My dzisiaj jesteśmy przed hotelem Hilton w Gdańsku. Na naszą uroczystość zaprosiliśmy brokerów, przedstawicieli prasy. Muszę powiedzieć, że nie było łatwo tu ściągnąć w tym grudniowym czasie kogokolwiek, dlatego że ten okres przedświąteczny to jest no, trochę szalony na koniec roku, ale mamy tutaj dziennikarkę, redaktorkę naczelną Boat International. To jest, no, bym powiedział, najbardziej prestiżowe jachtowe pismo na świecie. It is quite a beautiful boat, very impressive in quality and finish. I knew the Conrad shipyard from the previous boats. I had very good luck of going through Lunar, which was a motor sailor they built a few years ago, 10 years ago, I think. I know this was a very important project for them, first of all, you know, biggest boat they've built yet. I'm sure they'll be bigger. First one with an interior designer from a outside company, and first one with an owner's rep, which is a different experience for them, I'm sure, because they were very much hands-on on all their projects. So this is quite a big step forward, and well done. Głównym wyzwaniem było sprostanie projektowi i wyzwaniom, jakie nam przedstawili projektanci. Jest to konstrukcja, można powiedzieć, klasyczna. Kadłub jest zbudowany ze stali morskiej, natomiast nadbudówka jest zbudowana z aluminium. Jacht jest wyposażony w dwa silniki, które napędzają dwie śruby. Jacht posiada ster strumieniowy ciołowy. Można z takim układem bardzo łatwo manewrować tym jachtem. Jednostka jest wyposażona w stabilizatory płetwowe, które działają kompletnie automatycznie. Powoduje to, że nawet jak stoimy na kotwicy, czy jednostka płynie, wszystkie kiwania są kompletnie zredukowane, więc komfort płynięcia i komfort pobytu na kotwicy jest bardzo wysoki. Wszelkie rozmowy i ustalenia z klientem to jest bardzo podobne do ustaleń, jakie się robi, kiedy klient chciałby mieć no po prostu dom na lądzie. To jest dom na wodzie, a tak naprawdę dla klienta wcale nie są do końca ważne te sprawy techniczne. To musi działać, pracować, być komfortowe, natomiast dla niego najważniejsze jest to, żeby mu było wygodnie, więc no tak jak w domu pewne rzeczy się ustala. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny łódki, ja jestem bardzo z niego dumny i to, co stworzył dla nas Andrew Langton, jest przede wszystkim dla mnie ponadczasowe. Jest to piękna forma, która przykuwa wzrok. Tu nie ma dużo różnych udziwnień. Firmy prześcigają się w różnych detalach, bo no, jednostki są w sumie podobne. To jest statek, więc on ma swoje pewne parametry stałe, więc dodają różne rzeczy, jakieś nietypowe okna, takie detale, żeby być lepszym niż inni, coś pokazać ciekawego. Tu nie mamy jakichś takich wodotrysków, tylko po prostu cała ta bryła, cała ta forma, no jest po prostu piękną rzeźbą. Dla mnie to jest rzeźba i to jest tak jak z samochodami. Niektóre wpadają nam w oko, bo mają po prostu ładną linię i wszystkie proporcje grają, a niektóre no po prostu nam się nie podobają, mimo że są czasami z tych samych dobrych marek, można powiedzieć. No ale dopiero teraz jest moment, kiedy oglądamy tą łódkę, będziemy robić teraz zdjęcia, potem sesję też na Morzu Śródziemnym, bo dziś już mamy tutaj zimę i nie można wszystkiego także na zewnątrz zaprezentować. I jak wszystko będzie gotowe, to będziemy pokazywać się w prasie, gdziekolwiek się da. No i potem promować tą łódkę na wystawach, bo my generalnie chcielibyśmy budować no kolejne. Mamy drugą w budowie, ale liczymy bardzo, że sprzedamy wkrótce numer 3 i mam nadzieję, że kolejne.